tym wideo pokażę Ci aż 5 niesamowicie ważnych decyzji finansowych, z których podjęcia będziesz dumny za kolejne 10 lat. Jeżeli więc interesujesz się finansami, chcesz się rozwijać lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Czasy, w których żyjemy, są bardzo niepewne. Wojna za naszą wschodnią granicą, rosnąca coraz bardziej inflacja i kolejne rekordy cen na stacjach paliw i na sklepowych półkach powodują, że coraz więcej osób spogląda z niepokojem w przyszłość. Pomyślałem więc, że warto stworzyć wideo, w którym pokażę Wam, jakie decyzje warto podjąć teraz, aby w długim okresie czasu być zadowolonym i zabezpieczonym w sferze naszych finansów osobistych i nie tylko. Pułapek, jakie na nas czyhają, jest bardzo wiele, dlatego też bez zbędnego już przedłużania zaczynajmy. Pierwszą niesamowicie ważną decyzją finansową jest rozpoczęcie budowania naszej prywatnej emerytury. Wiem, że wiele osób nie zastanawia się nad tym tematem, myśląc, że jakoś to będzie na starość. Niestety, prawda jest jednak taka, że jesień życia znakomitej większości Polaków rysuje się niestety w ciemnych barwach. ZUS nie ukrywa, że świadczenia, jakie będą nam oferowane, będą głodowymi stawkami i wiele osób stanie przed dramatycznym wyborem zakupienia leków lub jedzenia. W dobie rosnącej inflacji ta perspektywa nabiera jeszcze większej wymowy, ponieważ coraz trudniej spiąć nasz budżet domowy, nie mówiąc już o odkładaniu na emeryturę. Prawda jest jednak taka, że wraz z upływem lat będzie to już nie wybór, ale konieczność. Dlatego im szybciej rozpoczniecie zbieranie swojego kapitału na ten właśnie czas, tym więcej uda Wam się go zebrać. Nie jest to wcale takie trudne. Wystarczy zlecić comiesięczne zlecenie wysyłania określonej kwoty, czy to na osobne subkonto w banku, czy na przykład giełdę krypto, gdzie można takie środki inwestować na przykład w stablecoiny oprocentowane na naprawdę dobrym poziomie. Oczywiście część osób może powiedzieć teraz, że nie ma środków na tego typu inwestycje. Macie jednak inne rozwiązania. Jeżeli na przykład macie kawałek ziemi, możecie go zalesić i za kolejne 40, 50, 60 lat będziecie mieli las, który możecie sprzedać lub wyciąć i zarobić jeszcze więcej, sprzedając drewno do tartaku. Jak więc widzicie, jest wiele sposobów na odłożenie kapitału na starość. Trzeba jednak podjąć decyzję o jego budowaniu, ponieważ kiedy nadejdzie czas emerytury, będziecie albo zmuszeni żyć na granicy nędzy, albo pracować do ostatniego dnia waszego życia. Nie chcę, aby zabrzmiało to jak jakaś groźba. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że lata uciekają i kiedyś większość z nas przejdzie na emeryturę. Pytanie, czy będziemy na to przygotowani, czy też nie. Drugą decyzją finansową, która w długim okresie czasu będzie dla nas bardzo ważna, jest to, czy zamierzamy brać kredyt hipoteczny, czy też nie. Ostatnie miesiące pokazały, że wystarczy trochę zawirowań na świecie, aby wywrócić koszty kredytu do góry nogami. Ciągłe podwyżki stóp procentowych sprawiają, że rata kredytu szybuje coraz wyżej i obciąża coraz bardziej kieszenie Polaków. Oczywiście nikt nie pyta, skąd przeciętny zakredytowany Kowalski ma wziąć pieniądze na opłacenie swojej miesięcznej raty. To daje jednak podstawy do zastanowienia się nad tym, czy warto brać kredyt na 30 czy 40 kolejnych lat naszego życia. Ta decyzja jest bardzo ważna i warto dobrze zastanowić się, czy aby na pewno chcemy żyć z takim obciążeniem. Może warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Może wyjazd za granicę na kilka lat, aby zebrać potrzebny kapitał, albo po prostu zamieszkanie z teściami w ich domu z możliwością ewentualnego rozbudowania tego domu byłyby lepszymi wyjściami. Warto przeanalizować każdą możliwą opcję i dobrze zastanowić się nad naszą decyzją. Wielu z moich znajomych, pomimo że mieli całkiem dobre warunki mieszkaniowe, zdecydowało się na budowę, która oczywiście była kredytowana. Teraz część z nich żyje pod wielką presją i z ogromnym niepokojem wypatruje kolejnego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które może zmienić ich ratę kredytu. Co ciekawe, banki, widząc, że akcja kredytowa się załamała i że większość osób nie chce teraz słyszeć nawet o kredycie hipotecznym, nagle stwierdziła, że przecież można oferować raty o stałej stopie. Niestety, kilka lat temu nikt w banku nawet nie przebąkiwał o tego typu opcji osobom, które zgłaszały się po kredyty do placówek bankowych. Jak więc widzicie, kredyt hipoteczny jest kolejną bardzo ważną decyzją finansową, którą warto przemyśleć dogłębnie.
trzecią niesamowicie ważną decyzją finansową jest decyzja o dywersyfikacji naszego kapitału. Jeszcze nie tak dawno na polskim rynku mieliśmy ogromny boom na kupno mieszkań. Tanie kredyty i lokaty, które nie dawały zarabiać praktycznie nic, jak również ogólna opinia na rynku, że najlepszym zabezpieczeniem na wypadek kryzysu są nieruchomości, sprawiły, że bardzo wiele osób kupowało je, rozgrzewając ten rynek coraz bardziej. Inflacja jednak, jak również wojna na Ukrainie, zmieniły wszystko i teraz coraz więcej osób kupuje nie mieszkania, a złoto, czy też zamienia złotówki na waluty obce. Mało tego, poprzez ciągłe podnoszenie stóp procentowych coraz więcej osób zaczyna zastanawiać się nad powrotem do lokat bankowych, które powoli, ale sukcesywnie podnoszą swoje oprocentowanie coraz wyżej. Dlaczego wam o tym teraz mówię? Otóż, jak widzicie, życie bywa niesamowicie zmienne i to, co kilka dni temu cieszyło się sporym zainteresowaniem, może bardzo szybko stać się prawdziwą pułapką finansową. Dlatego tak ważnym jest nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka. Ci, którzy inwestują w różne aktywa, są przygotowani na różne scenariusze i mogą spać spokojniej w momencie, kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego. Dlatego kolejną bardzo ważną decyzją jest postanowienie, że nigdy nie pakujemy całego swojego majątku do jednej branży, ponieważ nigdy nie wiemy, co może się przydarzyć. Tak też płynnie przechodzimy do czwartej bardzo ważnej decyzji finansowej, jaką jest rozwój naszej wiedzy na temat finansów. Powiedzmy sobie wprost, tradycyjny system edukacji wypuszcza nas bez nawet najmniejszego przygotowania do zarządzania naszymi finansami. Nie znamy się na zaciąganiu kredytów, konsekwencji podnoszenia i obniżania stóp procentowych, cyklów ekonomicznych, przez grzeczność nie wspomnę o wytłumaczeniu, czym są kryptowaluty i jak można w nie inwestować. Jedyną więc słuszną decyzją jest wzięcie spraw w swoje ręce i rozpoczęcie edukacji, która oczywiście nie jest tak przyjemna jak oglądanie finału Ligi Mistrzów z zimnym piwkiem w ręku, ale za to sprawia, że będziemy przygotowani na podjęcie trafnych decyzji, które mogą mieć przełożenie na to, jak będziemy żyć. Dobrą wiadomością jest to, że w dzisiejszych czasach wiedzę na temat finansów osobistych możecie zdobyć zupełnie za darmo. Internet jest miejscem, w którym możecie bez przeszkód zgłębiać tajniki wiedzy z przeróżnych płaszczyzn, także tych finansowych. Od was jednak zależy, czy podejmiecie trud nauki, czy też pozostawicie sprawy takimi, jakie są. Wybór należy więc do was. Piątą decyzją finansową, która jest niezwykle ważna, jest to, czy chcecie patrzeć w przyszłość. Rozpoczęcie obserwacji otaczającego nas świata sprawia, że możemy zakładać różnego rodzaju scenariusze. Dla przykładu, widząc, że inflacja rośnie, kiedy posiadamy wiedzę z zakresu finansów, możemy łatwo wywnioskować, że za chwilę Rada Polityki Pieniężnej zacznie podnosić stopy procentowe w górę, a to przełoży się oczywiście na raty kredytów i poziom oprocentowania lokat. Inny przykład. Kiedy widzimy, jak bardzo rozwija się rynek kryptowalut, możemy zakładać, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że w przyszłych latach ten rynek nadal będzie się rozwijał. I tak dalej, i tak dalej. Spoglądanie w przyszłość ma również inny aspekt. Jeżeli posiadacie dzieci, możecie przygotować je na czasy, w jakich będą żyć. Już od najmłodszych lat możecie nie tylko je edukować, ale kierować je na drogę, która będzie miała przyszłość w nadchodzących latach. Dzięki takiemu podejściu nie tylko ty będziesz mógł sobie pogratulować za następnych 10 lat, ale zrobią to również twoje dzieci. Dlatego też miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Zauważajcie, jak zmienia się nasz świat, w którą stronę idzie, co warto obserwować i w jakie dziedziny życia się angażować. Doskonałym przykładem są tutaj wspomniane wcześniej kryptowaluty i cały wirtualny świat Metaverse, który na naszych oczach buduje się bardzo szybko. Grzechem więc jest ignorowanie całego tego segmentu i mówienie, że jest to coś przejściowego, ponieważ nie jest. Ta sama sytuacja miała miejsce z internetem w latach 90. Ci, którzy nie zauważyli nowego rynku i możliwości, stracili ogromne pieniądze. Dlatego też czytajcie, oglądajcie, edukujcie się i wyciągajcie daleko idące wnioski, a nie pożałujecie. W dzisiejszym wideo poznaliśmy bardzo wiele ważnych aspektów finansowych, które mają wpływ na życie każdego człowieka. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jeżeli tak się stało, koniecznie zostawcie komentarz z dobrym słowem, pomysłem na nowe wideo lub też pytaniami, jakie chcielibyście mi zadać, a także podeślijcie ten materiał swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.